Serwus, z tej strony Malinowy Nos, witam was bardzo serdecznie. Odcinek ten będzie poświęcony rurkom fermentacyjnym. Opowiem wam o nich co nieco, wspomnę też jeszcze o kilku innych ważnych kwestiach. Także zapraszam do materiału. Myślę, że taki film będzie bardzo przydatny, szczególnie osobom, które zaczynają swoją przygodę z domowymi trunkami, wyrobami, także warto go obejrzeć do końca. I jak widzicie, mam tutaj przed sobą gwiazdy tego odcinka, czyli rurki fermentacyjne. Ilekroć byśmy nie nastawiali winka, to taka rurka jest nam niezbędna, więc używamy jej praktycznie cały czas, czy to nastawiając wino w balonie, czy w pojemniku fermentacyjnym. Pamiętam, jak niedawno mój znajomy, który dopiero zaczyna robić wina, zasugerował, żebym nagrał taki właśnie odcinek. Prosty odcinek o prostych rzeczach, niby oczywistych, a nie na przykład ile wody nalać do takiej rurki. Bo nie wiem, niby prosta, błaha rzecz, a może sprawiać kłopot, problem, także o tym też wspomnę. I jak widzicie, mam tutaj przed sobą różne rodzaje rurek fermentacyjnych, szklane, plastikowe. Różnią się niewiele, ale główna ich zasada działania jest taka sama. Mają powstrzymywać dopływ powietrza do nastawu, a pozwalać wydostaniu się dwutlenku węgla, który jest efektem ubocznym fermentacji. Tak, żeby gaz z balonu mógł się wydostawać, a powietrze nie dostawało się do środka, żeby nam nie popsuło wina. I tutaj są dwie najbardziej popularne rurki fermentacyjne, plastikowe. Miałem rurki szklane, zaraz wam pokażę, ale wiecie, jak to ze szkłem jest. Gdzieś tam zahaczy się, tu się coś wyciągnie, podniesie i poczaskały się, także teraz używam tylko plastikowych. Tak wyglądają, bardzo fajne, z grubego plastiku, nie kupujcie w marketach żadnych podrób chińskich. Widziałem na grupach dużo zdjęć, gdzie tutaj się topił plastik, jak pokazywaliście zdjęcia, jak się topi ten plastik. Jak są kiepskie rurki, to tak później jest i są z jakiegoś gównianego tworzywa robione. No i kiepskie są, jednym słowem. Te wyglądają troszkę inaczej, jedna ma tu 6 komór, druga 2, ale zasada działania i działają tak samo. Nie wiem, czy będzie widać. Bardzo fajne, praktyczne rurki. Tu jest trzecia, bardzo podobna, tylko czym ona się różni? Ona ma tutaj dekielek na górze. To przykrycie jest bardzo praktyczne, bo jak wiecie, jak robimy nastaw, to muszki owocówki lubią się dostawać do tego płynu, który tu mamy. Także taki dekielek chroni właśnie przed muszkami owocówkami. Oczywiście nie trzeba mieć dekielka, wystarczy trochę waty, wkładamy. I w tym momencie już muszki owocówki nam nie będą się dostawać do wody, którą tutaj mamy wlaną i wszystko będzie ok. Także taka wata załatwia całą sprawę, jeżeli nie mamy tutaj przykrycia. Jeżeli ktoś nie chce rurek plastikowych, to oczywiście może się zaopatrzyć w rurkę szklaną. Trzeba na nią bardziej uważać, ale też widzicie, zasada taka sama. Komory ma, lejemy wodę i gaz się wydostaje, a powietrze się nie dostaje. Także jak najbardziej można się zaopatrzyć w rurkę szklaną. To jest rurka szklana standardowa, a są też rurki szklane boczne. Zobaczcie, tak wygląda. Po co taka rurka? Po to, jakby ktoś chciał piętrować pojemniki fermentacyjne, bo ma mało miejsca w pomieszczeniu, to właśnie po to jest nie rurka. Nie dajemy wtedy rurki tutaj w deklu, w wiadrze, tylko montujemy rurkę z boku. Robimy tu otwór, dajemy korek i montujemy bocznie. I wtedy gaz dalej może uciekać, a my możemy na górę postawić drugie wiadro, albo i nawet trzecie. Także jest to właśnie alternatywa, właśnie, żeby piętrować pojemniki fermentacyjne i wtedy stosujemy taką rurkę boczną, kątową. I kolejny typ rurek fermentacyjnych to tak zwane rurki ciche, które wyglądają tak. Ciche dlatego, że one nie dźwięczą jak wino pracuje, nie bulgają. Także przy fermentacji są cichutkie. Tak są skonstruowane, żeby ten gaz, który się uwalnia, nie dawał tego dźwięku fajnego, który daje. Także jak ktoś ma gdzieś w pomieszczeniu balon i nie chce, żeby właśnie bulgało wino, to można zastosować taką rurkę fermentacyjną. Tu lejemy wody, jest tutaj oznaczenie minimum, maksimum.
i gaz swobodnie się wydostaje. A nic złego się do balonu nie dostaje, także jest to alternatywa do rurek zwykłych. I jak widzicie, możemy sobie dobrać rurkę do własnych potrzeb. Czy chcemy użyć szklanej rurki zwykłej, czy tej bocznej, czy rurki, która jest cicha, czy plastikowej, fajnej, wygodnej. Także od nas zależy, co chcemy. A teraz kwestia, o której wspomniałem na początku. Ile tak naprawdę wody nalać do takiej rurki, żeby było ok? No i najbezpieczniej i najlepiej będzie nalać wody do połowy tych tutaj oczek. Gdzieś tyle, może być troszkę mniej. I to jest ilość, może nawet ciut, troszkę za dużo. Troszkę mniej i jest ok. Minimalna ilość, jakiej musimy użyć, już wam pokazuję. To jest taka, żeby się powietrze nie dostawało do środka. Więc jeżeli chodzi o minimalną ilość, to co najmniej musi być gdzieś tyle, nawet troszkę mniej. I to jest gdzieś ta minimalna ilość, którą musimy nalać. Ale to jak to jest? To możemy więcej czy mniej? No ogólnie jest tak, że jeżeli nalejemy mniej, to oczywiście ta woda z czasem wyparowywuje, więc jak będzie mniej wody, to będziemy musieli częściej tej wody dolewać, częściej kontrolować, więc oczywiście lepiej nalać troszkę więcej, żeby co miesiąc na przykład nie chodzić i nie dolewać wody do rurek fermentacyjnych. Natomiast jeżeli nalejemy za dużo, to może nam gdzieś przy ruszaniu pojemnika fermentacyjnego gdzieś zaciągnąć tą wodę do wina, które mamy. A jak ta woda nie jest czysta, bo gdzieś tam stała kilka miesięcy tutaj w tej rurce, to może nam to wino popsuć. Jeszcze jakby jakaś muszka wpadła, to muszka nam wpadnie. Także nie lejemy nigdy za dużo. Czyli taka ilość na przykład jakby była tyle, to jest zdecydowanie za dużo, bo tu wystarczy ruszyć pojemnikiem i zaciąga nam to do pojemnika, także absolutnie lepiej lać mniej. Tyle nie lejemy, bo to jest zdecydowanie za dużo. Druga bardzo ważna kwestia. Im więcej tej wody tutaj nalejemy, tym ciężej dwutlenek węgla będzie miał się wydostać przez tutaj ten kanał na zewnątrz. Także może to spowodować to, że jeżeli tu jest gdzieś jakaś szczelinka albo w pojemniku fermentacyjnym gdzieś przy wieku jest niedomknięte, to ten gaz nie będzie przechodził tędy, tylko znajdzie sobie gdzieś boczną drogę i będzie nieszczelność. W rurce nie będzie reakcji, a gaz mimo wszystko wino będzie pracować, bo dwutlenek węgla będzie gdzieś tu bokiem, czy tu, czy tam, gdzieś będzie uciekał. Także za dużo tej wody właśnie nie warto lać, bo wtedy gdzieś tam te nieszczelności się mogą pokazać. I druga ważna sprawa właśnie, że często jest tak, że piszecie, że co się dzieje, po dwóch dniach mi wino nie pracuje. Okazuje się, że czasem się właśnie tak zdarza, że gdzieś jest nieszczelność, w rurce nie ma reakcji, a wino mimo wszystko pracuje, także niepotrzebnie panikujemy wtedy. Wystarczy zajrzeć do balonu czy do pojemnika fermentacyjnego. Jeżeli nas ta wsyczy, widać reakcję, owoce się unoszą, to wino to pracuje. A że w rurce nie ma reakcji, to znaczy, że trzeba poszukać gdzieś, czy może jest gdzieś nieszczelność, czy wieko jest niedomknięte, czy jakaś inna przyczyna. Tak? Warto na to zwrócić uwagę. Kolejna kwestia, to czasem pytacie i piszecie, wystraszeni, co się dzieje, bo zaciąga mi powietrze do środka, do balonu. Dzieje się tak zazwyczaj przy nastawianiu wina, bo jak wlewacie coś ciepłego do balonu, czy wlewacie syrop cukrowy jeszcze o podwyższonej temperaturze, czy wrzątek, chociaż pamiętajcie, do szkła nigdy nie lejemy wrzątku, do plastiku tak samo, to wyższa temperatura w balonie, a niższa na zewnątrz powoduje właśnie, że i jak to przestyga, to zaciąga powietrze, żeby wyrównać to ciśnienie. Także nic złego się nie dzieje, tak się dzieje na początku, jeżeli jest różnica temperatur względem balonu, a pomieszczenia. Także to po chwili ustanie, jak już fermentacja ruszy, to powietrze będzie normalnie wypychać, gaz będzie wypychał, dwutlenek węgla będzie się chciał wydostać z balonu i reakcja będzie już taka jak należy, także nie ma co panikować w takiej sytuacji. Widzę, że niektórzy z was piszą komentarze, że zamiast wody do rurki fermentacyjnych lejecie albo alkohol mocny, albo olej, po to, żeby muszki się nie dostawały, jak jest alkohol, albo olej, żeby to nie odparowywało i żeby nie było z tym problemu.
zdaniem woda jest najlepsza jednak. Mimo wszystko alkohol szybko odparowywuje, a olej jakby się gdzieś dostał do wina czy coś, no to będzie problem, bo będzie tłuszcz w winie niepotrzebnie i jest olejem kłopot, także woda jednak mimo wszystko moim zdaniem najlepiej spełnia tą funkcję. No ale według uznania można zrobić po swojemu jak najbardziej. Jeżeli nastawiamy wino w balonie, no to taką rurkę fermentacyjną musimy umieścić w korku oczywiście, także w zależności od tego, jaki mamy duży balon, musimy zmierzyć średnicę i dopasować odpowiedni korek, tak żeby pasował do otworu w balonie. Natomiast jeżeli używamy wiader fermentacyjnych, to w deklach trzeba zrobić otwór, albo jest otwór, i zamontować korek do pojemników fermentacyjnych, do którego taka rurka wtedy pasuje bez problemu. Korki są dwa rodzaje, albo są korki pełne, albo puste, więc jeżeli fermentujecie, to możecie mieć taki korek z przelotem, żeby rurka weszła, jest ok. Natomiast jeżeli chcecie gdzieś tam przetransportować pojemnik fermentacyjny, albo gdzieś go coś przenieść, chować, czy mieć zamknięty, to możecie zamienić taki korek na pełny korek i wtedy mamy pełny pojemnik do transportu na przykład. Jeżeli chodzi o rurki, to pokrótce chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Chciałem tu jeszcze wspomnieć tylko o kranikach, które montujemy w pojemnikach fermentacyjnych. Stosuje się głównie, i teraz dostępne są głównie dwa różne kraniki. Tak wyglądają. Na pewno znacie je, bo używacie ich. Ogólnie są podobne bardzo, tylko tutaj chciałem wspomnieć o jednej kwestii. Ten kranik, on się nie obraca. Więc jeżeli montujecie go gdzieś w pojemniku fermentacyjnym, to zamontujcie go tak na tyle, żeby tutaj nie był za nisko, żebyście nie musieli go obracać, bo w momencie, kiedy go obrócicie, to on tutaj się nie rusza, tylko będzie się wam odkręcał i może się rozszczelnić tutaj. Natomiast ten drugi kranik, ten bardziej popularny i moim zdaniem dużo fajniejszy, on jest na tyle fajny, że właśnie tutaj ma ten przód ruchomy. Więc ten kranik możecie zamontować bardzo nisko w pojemniku, bo on i tak go obrócicie i do zlewania możecie ten kranik przechylić. Także te są bardzo praktyczne. One tu jeszcze z tyłu mają od razu reduktor osadów, a ten kranik ma wtedy dodatkowo montowany, taki czerwony, można zamontować reduktor osadów, także przy zlewaniu wtedy nie zaciąga z dna osadów. Także tak wyglądają te dwa kraniki. Moim zdaniem ten jest dużo fajniejszy przez to obracanie i reduktor od razu. Także pamiętajcie, tych nie obracajcie, bo wam się rozczeli. Te możemy montować bardzo nisko, jeżeli potrzebujemy. Jeszcze jest zaworek grawitacyjny przy okazji przy kranikach do butelkowania. Jak butelkujemy wino, to wino, piwo, cydr, cokolwiek, to można się zaopatrzyć w taki zaworek grawitacyjny. On po naciśnięciu dopiero przepuszcza płyn, więc jak butelkę napełniamy, to wtedy jest to wygodne, bo nie musimy kranika odkręcać i zakręcać. Ten zaworek grawitacyjny pasuje bardzo dobrze do tych obracanych kraników, tutaj idealnie pasuje, więc tutaj nie musimy wtedy nic robić. Natomiast jeżeli montujemy ten zaworek do tych kraników, to tutaj nie do końca pasuje. Także tutaj wtedy trzeba to odpowiednio jeszcze czymś doszczelnić albo zakleić, bo on tutaj nie chce pasować, także też warto na to zwrócić uwagę. No i myślę, że pokrótce to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał będzie przydatny i pomocny. Zachęcam was gorąco do robienia domowych wyrobów. Co swojskie, domowe to swojskie, także dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. To wszystko. Widzimy się niebawem w kolejnym materiale. Servus!